Myślę, że firmy korzystają z analizy danych, bo to ułatwia im podejmować lepsze jakościowo decyzje. Poszukują na rynku takich rozwiązań, które automatyzuje tą analitykę danych i pozwala jak gdyby od pierwszego rzutu oka na wizualizację danych odpowiednio wnioskować jakieś i znajdować jakieś trendy lub optymalizować działania operacyjne. Taka analiza oczywiście przydaje się w różnego rodzaju obszarach biznesowych. Firmy poszukują elastycznych rozwiązań w obszarze finansów i kontrolingu, jakiejś informacji zarządczej, czyli takich analiz przekrojowych, zarządzania zasobami ludzkimi, analizie sprzedaży, analizie stanów magazynowych, supply chain, jakości, kontroli jakości. To jest oczywiście dla nich bardzo ważne. Oczywiście teraz bardzo modny temat sztucznej inteligencji też, która właściwie wspiera i szybko pozwala podejmować decyzje, a tak naprawdę pozwala szybciej inicjować działania jakieś zaradcze czy prewencyjne. Teraz jeśli chodzi o retail, no to pewnie stoi przed kilkoma takimi wyzwaniami, no bo mieliśmy COVID, tak? Później inflacja oczywiście też obniżyła możliwości zakupowe ludzi, więc jeśli chodzi o generowanie zysków, mamy dwie możliwości, albo zwiększanie tego koszyka zakupowego, co nie jest łatwe niestety przy inflacji, albo szukanie oszczędności, czyli albo tak zwykle cięcie kosztów, tak? Więc taka analiza, gdzie możemy próbować optymalizować te koszty lub minimalizować straty na przykład, czyli dbać o na przykład odpowiednie zatowarowanie sklepów w swojej sieci, aby unikać strat związanych z, na przykład z brakiem produktów, jest istotna i to jest pewnie coś, co pozwala jednak podnosić firmom tę ich marżę, tak, którą zyskują, czy marżę, przychody, zysk. Na kongresie Retail Trends jestem po raz pierwszy, natomiast wnioskując po liczbie uczestników, no to jest chyba jedno z największych, jak nie największe wydarzenie właśnie dla branży handlu detalicznego i hurtowego. No, myślę, że to jest ciekawe wydarzenie. Ja tutaj z wieloma już osobami miałem okazję wymienić jakieś doświadczenia, poglądy, porozmawiać na różne tematy.